Nie wszystkie reakcje, mówimy o reakcjach eliminacji, przebiegają według stereochemii i według mechanizmu E2. Drugi typ to jest reakcja E1. E1 to jest reakcja jednocząsteczkowa, dwuetapowa. E1, czyli jeżeli mamy XH, czyli te dwa elementy, które mają ulec wyeliminowaniu, to co? To najpierw następuje coś takiego, co zaznaczyłem tą strzałką. Fajnie się pisze tu tą kredą, ale ciężko to znowu mazać, nie? Zawsze ten podkład niestety zostaje. Czyli mamy tutaj utworzy się karbokation plus X minus i następnie, czyli najpierw następuje jonizacja i następnie oderwanie B minus. Napiszmy to jeszcze raz tutaj. I powstaje podwójne wiązanie. Czyli to jest wolno, a ten drugi etap szybko plus B. H. Czyli szybkość reakcji zależy tylko od stężenia tego jednego reagenta. Czyli szybkość jest proporcjonalna do stężenia, że reakcja jest jednocząsteczkowa. Zależy tylko od jednocząsteczki. Od czego nie zależy? Od zasady. To tworzy się wolno, ten stan się tworzy wolno, a potem ta reakcja w tym drugim przebiega szybko. Czyli szybkość jest proporcjonalna. Szybkość jest proporcjonalna do stężenia Rx, jednocząsteczkowa reakcja tylko, jednocząsteczkowa. Kinetyka pierwszego rzędu, reakcje katalizują kwasy. I produkt zgodny z reakcją Zajcewa. I taką reakcją, o której mówię, to będzie reakcja dehydratacji. Dehydratacji, czyli omówmy sobie dokładnie mechanizm dehydratacji. Dehydratacja alkoholi. Powiedzieliśmy sobie, że katalizują tą reakcję kwasy. Reakcja jest odwracalna, tak? Czyli następuje czego jeszcze brakuje mi tutaj? Plusa, gdzie? Na atomie tlenu, prawda? Brakuje mi plusa na atomie tlenu. Czyli pierwsza ta reakcja E2, o której mówiliśmy, to była reakcja dehydrohalogenacji. Jako przykład reakcji E1 mówimy o reakcji dehydratacji alkoholi. Czyli dalej znowu. Powstaje karbokation. Plus woda. I popatrzmy, dlaczego musi tu nastąpić to protonowanie. Jeżeli napisałbym nieuprotonowany alkohol i chciałbym przeprowadzić
oderwanie tej grupy opuszczającej, czyli jeżeli miałbym coś takiego, o, OH, i chciałbym przeprowadzić taką reakcję, o, tego typu, tak, taką reakcję tego typu, którą tutaj zaznaczyłem sobie tymi strzałkami, czyli OH minus, tak, H, a tutaj by był plus, to musiałbym odszczepić OH minus. Taka reakcja nigdy nie przebiega. Dlaczego? Kto mi powie? No, popatrzcie, że OH minus będzie bardzo silnie zasadowe. Silna zasadowość to, co jest duża reaktywność. A duża reaktywność to, co to jest? Wysoka energia. Wobec tego on generalnie nie będzie chciał pójść w tą stronę. Dlaczego? Bo to jest niekorzystne. Natomiast co innego, jak ja sprotonuję. Patrzcie, wydziela się co? Woda. Woda, niska energia, prawda? Wody wszędzie jest pełno. To znaczy, że ona jest bardzo niskoenergetyczna. Opada, chlapie za oknem, pełno wody. Aż nam przeszkadza, parasol musimy nosić, prawda? Natomiast OH minus to nie, niechętnie. I zawsze taka sztuczka będzie bardzo częsta w różnych mechanizmach. Będziemy musieli najpierw coś sprotonować, żeby potem to się odszczepiło w postaci niskoenergetycznej wody. I dalej, w drugim etapie muszę przypuśćmy dalej, powiedzmy sobie, że tą reakcję prowadzę w jakimś alkoholu, prawda, bo to jest alkohol, czyli generalnie mam w kolbie, reakcję prowadzę w ten sposób, że kolbę do kolby nalałem alkoholu, tak, plus trochę dałem jakiegoś kwasu, na przykład H2SO4. Czyli mam dużo alkoholu, troszeczkę kwasu. Więc ja mam dostępny alkohol i muszę jakoś oderwać tutaj. Czyli przeniosę to na tą drugą tablicę. Mogę tam to już zmazać. O, będę dalej pisał niżej, bo tam już mi trochę brakło miejsca. Czyli teraz tą zasadą to będzie ten alkohol. Tą zasadą będzie alkohol. Jeżeli piszę kwas zasada, czyli zawsze protonowanie, to jest reakcja kwas zasada. Co było kwasem? H+. Co było zasadą? Ten alkohol. A teraz znowu piszę plus, prawda, H, bo tak tutaj jest napisane. Teraz ROH, ten alkohol. O, proszę spojrzeć, coś takiego narysowałem. Następuje protonowanie czego? Alkoholu. Co jest kwasem, co zasadą? Co jest tutaj kwasem? To jest kwasem. Alkohol czym jest? Zasadą. On jest teraz zasadą. On jest zasadą. Bo para elektronowa, czyli kwas to co jest? Przykoordynowuje parę elektronową. Zasada co jest? Daje parę elektronową. Zawsze tak samo. Kwas zasada, zawsze reakcja odwracalna. Czyli mam tu już podwójne wiązanie plus ROH. Co tu jeszcze mi brakuje? Plus, oczywiście. A teraz się pytam, a co to jest w stosunku do tego? To w stosunku do tego. No, narysowałem takie coś, co to jest kwas zasada. To co to będzie w stosunku do tamtego? Tamto było co? Zasada, to co to będzie? Kwas. Kwas sprzężony z taką zasadą. Tak, kwas sprzężony z taką zasadą. I to może występować. To może występować później nawet na samym początku jako donor tego protonu. Patrzcie tam. Czyli co może być, jeżeli kwas siarkowy, to mogę sobie narysować kwas siarkowy. Przypuśćmy, że chcę kwas siarki 6, tak? OH. OH, czyli to jest to H+, tak? Czyli to jest to H+. H+, to będzie w ten sposób. O.
Tak będzie się formowało. Albo to jest to H+. Czyli to jest to źródło protonów w ogóle dla całej tej reakcji. Na samym początku musi nastąpić protonowanie tego. Czyli w kolbie mam trochę alkoholu. Większość alkoholu, prawie sam alkohol. Dodaję trochę kwasu siarkowego. Nie za dużo, bo jak będzie za dużo kwasu siarkowego, to co się stanie? To nastąpi reakcja dehydratacji, tworzy się eter, prawda? A ja nie chcę eteru, tylko chcę delikatnie przeprowadzić reakcję eliminacji. Proszę Państwa, orientacja w takiej reakcji. Jasne to jest? Dlaczego to jest tak ważne, żeby te mechanizmy się nauczyć? Bo zobaczcie, że to są typowe takie triki trochę na papierze, czyli chemia organiczna to jest sztuka spekulacji. Pewne triki stosujemy po to, żeby w tym języku strzałek w sposób bardzo prawdopodobny zilustrować, jak reakcja przebiega. Kierunkowość, orientacja reakcji. Czyli co powstanie znowu z... Dobra, to dajmy jeszcze do góry, a ja choć mogę tam się przenieść jeszcze. Okazuje się, czyli poszedłem do tej mojej kolby i teraz do kolby wlałem co? Jak się będzie nazywał ten związek 1, 2, 3, 4? 2, butanol albo butanol 2. I teraz patrzę, co się dzieje. O, w chemii często tak piszemy, proszę Państwa. Ja to jestem przeciwnikiem, żeby tak szczegółowo wszystko w żaden... Lepiej się nauczyć tak troszeczkę, że to będziemy abstrahować od tej rzeczywistości. Nie zawsze będziemy pisali tu kwas siarkowy i tak dalej, uzgadniali wszystkie numerki. Lepiej pewne generalia opanować. Szczegóły można sobie czasami też sprawdzić, dograć i tak dalej, ale jest bardzo trudno te szczegóły. To starczy spojrzeć, jak strasznie dużo jest błędów w książkach do chemii organicznej, bo trudno zapanować nad wszystkimi szczegółami, a chemik organiczny to jest konserwatywny z reguły człowiek, który chce wszystko tam ująć, żeby to wszystko było zapisane. Wobec tego zapiszmy H+, w takim nawiasie, po prostu, że to jest w środowisku kwaśnym. I teraz napiszmy tylko wyniki reakcji i co już możemy przypuszczać, że znowu utworzą się dwa alkeny, czyli utworzy się taki plus taki. I teraz, z którego się utworzy większy, główny produkt, to jest ten produkt reakcji. Główny produkt plus co? Plus H2O napiszmy, czyli tego będzie mniejszość. To jest znakomita większość, tworzy się tego 2. Jak teraz wyjaśnić taką kierunkowość tej reakcji? Mianowicie tutaj podobnie jak w reakcji E1 tłumaczy to reguła Zajcewa. Reguła Zajcewa to znaczy, że powstający stan przejściowy ma częściowo strukturę alkenu, który się tworzy. Patrzmy, że który z tych dwóch alkenów będzie trwalszy, który będzie miał mniejszą energię, ten będzie energetycznie trwalszy, tak? Przypuśćmy, że byśmy teraz chcieli się przyglądnąć tym stanom faktycznie i mówię tu coś o karbokationie, a teraz mówię, że to nie ten karbokation mi tłumaczy tą strukturę stanu przejściowego, że zaraz zapiszemy. To znowu o postprotonowaniu OH, prawda? I tutaj będę miał tego typu, że tutaj będzie cząstkowy ładunek dodatni, prawda? Dwa wodory i teraz ja się pytam, OHR, czyli ta zasada, ona teraz wygląda w ten sposób, bo patrzcie, że to też można napisać jako zasada, to też jest zasada, tylko nie ma teraz ładunku minus. Która jest silniejsza zasada? B minus, na przykład OH minus, czy taki alkohol? Czy się silniejszą zasadą jest coś, co ma ładunek, prawda? To teraz ja się pytam, czy ona uderzy tak,
A czy B w stosunku do tego, o, że to jakiś tam stan przejściowy mi utworzy. Częściowy ładunek dodatni, prawda? To patrzcie, że ten karbokation to on zawsze w jednym miejscu powstanie. Struktura tego karbokationu nic mi nie mówi o kierunku reakcji. On zawsze powstanie tam, gdzie jest przypięta ta grupa, prawda? Widzicie to? To nie jest albo tu, albo tu. Albo tu, albo tu to dotyczy tych wodorów, a nie tego plusa. Czyli struktura karbokationu nic tu nie tłumaczy. Dopiero, ja się pytam, o, dopiero taka przemiana, o, razem z tym, o, przypuśćmy, to mi coś tłumaczy. Czyli dopiero taki stan, o, gdzie tu będzie wszędzie ładunek dodatni, prawda? Ha, oha, to dopiero to mi coś tłumaczy. I co okazuje się? Że ten alken, który tu powstaje, o, tenże alken, jego trwałość mi wytłumaczy w drugą stronę. Czyli czy to będzie ten alken taki bardziej podstawiony Zajcewa, czy mniej podstawiony Hoffmana. Okazuje się, że takie reakcje reagują typowo właśnie w kierunku Zajcewa, czyli tak samo jak reakcje dehydrohalogenacji. Widzimy to wszyscy? To nie trwałość karbokationu tu cokolwiek tłumaczy, bo ten karbokation jest zawsze taki sam. On jest zdeterminowany. Miejsce karbokationu jest zdeterminowane czym? Tam, gdzie jest ta grupa przypięta, prawda? Zawsze w tym samym miejscu tu się tworzy ten karbokation. Natomiast alken może się utworzyć w dwóch miejscach, A i B. I tworzy się w przeważającej wielkości, większości A, bo tam jest bardziej podstawiony. Czyli mówimy, że kierunek reakcji w tych przemianach, w reakcjach E1 również jest determinowany regułą Zajcewa. I następna rzecz, przegrupowanie karbokationu. Ponieważ w tej reakcji tworzy się karbokation, czyli reakcja jest jednocząsteczkowa, dwuetapowa. Szybkość reakcji zależy tylko od stężenia alkoholu w tym przypadku, prawda? Niczego więcej. Nie zależy od ile tam dodam tego kwasu i tak dalej. Tylko od alkoholu zależy. To ten karbokation może ulegać dalszym przemianom, czyli może ulegać przejściu do trwalszego karbokationu. Napiszmy sobie przykład taki znowu. Kredę mam tutaj. Przypuśćmy, że to będzie karbokation. To wówczas on może ulegać przegrupowaniu w ten sposób, gdzie wodór albo reszta cała alkilowa, o, tak to narysujemy, razem z tą parą elektronową ulega przesunięciu w to drugie miejsce, czyli tu mam, przypuśćmy, wodór, a tu mam ten znak plus i to jeszcze zachodzi przez taki stan pośredni, taki jon hydroniowy, prawda? O, plus. Teraz kiedy taka przemiana będzie miała jakieś znaczenie? Ona ma wtedy znaczenie, czyli widzimy co, proszę, przelatuje czy przemieszcza się cały... Cała ta grupa razem z elektronami związania. Wszystko przechodzi na drugą stronę. Weźmy sobie tu jeszcze ten do pokazywania. O, jak luksus to luksus. O, tutaj, tak? Całe razem z tym całym tym narysowałem. Te dwa przesunąłem tu. Temu zabrałem całą kreseczkę, wobec tego jest plus. Widzą to wszyscy? Nie ma żadnej w tym, żadnej tutaj rewelacji w takiej przemianie. Kiedy teraz to będzie miało znaczenie? Ano wtedy, kiedy zmieni się rzędowość takiego karbokationu. Kiedy rzędowość tego będzie wyższa niż rzędowość tego. Ponieważ ja tu nie napisałem żadnych struktur tych
R, nie wiem jakie są rzędowe, to nie wiem czy taka zajdzie. Zajdzie wtedy, kiedy zwiększa się rzędowość. Wówczas one będą miały znaczenie. Weźmy taki przykład tutaj, narysujmy przegrupowanie karbokationu. Czyli generalnie to, co przeszło tam, to co to jest? Generalnie H minus się przesunęło, prawda? H minus się przesunęło. Czyli weźmy taki N-butylowy, przypuśćmy alkohol, ulega protonowaniu w reakcji, napiszmy sobie tutaj E1, prawda, że w reakcji E1 następuje protonowanie. Tak, tworzy się sprotonowany OH2+. I co dalej? Protonowanie to zawsze powinno być odwracalnie narysowane. Odwracalny, bo czemu? Bo jest reakcja kwas-zasada. OH2 plus i teraz co? Odrywamy to, czyli minus H2O, tak też możemy napisać. I mamy tutaj plus. I teraz co? Przegrupowanie karbokationu. Przegrupowanie karbokationu, no ja jeszcze to tu narysuję mechanizm, o. Czyli tu jest wodór i ten wodór co? Przechodzi mi tutaj i otrzymujemy jaki karbokation? I ten karbokation, który otrzymałem, ma strukturę plus, prawda? A tutaj przeszedł ten jeden wodór, czyli jest wodór, wodór, wodór. Taki karbokation mi się utworzył. I dopiero ten drugi etap reakcji E1 będzie zachodził na takim karbokationie. Czyli de facto produktem dehydratacji znowu będzie co? Produktem dehydratacji, jeżeli bym napisał E2, to będzie co? Taki, mimo że taki alken będzie produktem dehydratacji, przepraszam, E1. Prawda? Bo nie taki jak ten wyjściowy, bo spodziewalibyśmy, że z tego wyjściowego otrzymamy jaki? 1 buten, a tutaj otrzymujemy 2 buten. I kończymy z reakcjami eliminacji. Proszę Państwa, przechodzimy do reaktywności wiązania podwójnego. Reaktywność wiązania podwójnego, to co mówiłem poprzednio, czyli wiązanie podwójne może być nukleofilem w reakcji z elektrofilami. A my o takiej reakcji mówimy elektrofilowa addycja do wiązania podwójnego. Elektrofilowa, prawda? Pamiętam zawsze, bo o tym w książkach nie piszą, ale tak jest nam najłatwiej uporządkować sobie chemię organiczną. Że ja nie mogę mieć samego elektrofila, tylko co? Ja muszę też mieć nukleofil, czyli to wiązanie podwójne to jest nukleofil. Patrzcie, ten nukleofil, to ja mogę go zapisać w jaki sposób? Ano w taki sposób zapisałem taką buźką. Taka kreska to są dwie kropeczki, prawda? Więc to jest taki typ reaktywności. Wiązanie podwójne to jest to samo, jak miał nukleofil. Całkiem analogiczne do Cl- na przykład i tak dalej. Tylko na dwóch atomach jest ten ładunek. Wobec tego, jeżeli mam elektrofilowa addycja do wiązania podwójnego, to ja jak gdyby widzę to, o tym zapomniałem i przez to też się robi bałagan w chemii organicznej, że my o tym nie mówimy i często studenci ci to studiują, zapominają o tym. Zawsze muszę mieć parę elektrofil, nukleofil. Tylko tak sobie te reakcje dla porządku nazwałem, ale zawsze ta para musi być. Elektrofil i nukleofil. Czyli ta reakcja znowu będzie zawierała karbokationowy stan przejściowy, atak nukleofila i produkt reakcji. Przyjrzyjmy się wobec tego mechanizmowi. Tak, czyli jeżeli tutaj już napisałem tego typu
reakcję elektrofil plus nukleofil, prawda, następuje. Elektrofil, znowu najczęściej tym elektrofilem, proszę Państwa, to co będzie? Na przykład H+, albo co? HCl, czyli to są te elektrofile, prawda, które tutaj występują. H+, HCl, ale ja mogę sobie na początku napisać elektrofil, prawda? I oczywiście plus, bo zabrałem tutaj. Są, widzą wszyscy ten mechanizm? Znowu tego się w życiu nie musimy uczyć. Ja to piszę po prostu, patrzcie, raz mi się uda taki kontrast. To jest pewien schemat zapisu. Ważne, żeby to zrozumieć, wtedy będziemy mogli każdy mechanizm napisać. Tego się nie da wszystkiego nauczyć na pamięć. Czyli co mamy? Tutaj zabrałem znowu wiązanie, powstało plus. Elektrofil dostał elektrony, zniknął mu jakikolwiek ładunek. I co? I najczęściej muszę to zobojętnić w jakiś sposób, czyli on chce teraz dostać, ponieważ ma ładunek plus, to czego znowu szuka? Ano szuka części nukleofilowej. Szuka części nukleofilowej, wobec tego coś takiego, co tam jest na górze, dopiszmy może w tym miejscu, tak, o, plus nukleofil, tak, o, i w to miejsce i mam produkt addycji, elektrofil, nukleofil. Czyli to jest taki schemat, jak gdyby najprostszy tejże reakcji. Najczęściej, proszę Państwa, ja mam do czynienia z takim przypadkiem, kiedy mam odczynnik, gdzie jest zarówno elektrofil, jak i nukleofil. Czyli to zmarzę to już, bo to mi to przeszkadza. Tu sobie napiszę podwójne wiązanie. A tu narysowałem podwójne wiązanie, dobrze, czyli podwójne wiązanie. Proszę spojrzeć, co się stało. Ano, to jest elektrofil, nukleofil, patrzcie. Elektrofil, nukleofil, to jest nic innego jak elektrofil, nukleofil. Taka para. Wobec tego następuje H plus. Plus Br minus. A przecież ja mogę też interpretować tego typu reakcje jak prawie, że reakcja kwas zasada. Prawie jak reakcja kwas zasada, prawda? Prawie zabrałem te elektrony i to jest jak gdyby związek węglowy, ale również no, bardzo zbliżona do takiej reakcji kwas zasada. Wobec tego Br minus, o, atak nukleofilowy i tworzy się H. Odpowiedni bromek alkilu. Teraz znowu pytam o selektywność, tym razem o regioselektywność. Regioselektywność takiej reakcji, bo przypuśćmy, że mam taki reagent. Tam się tym nie przejmowałem, a tu mam odpowiednio HBr i teraz ja się pytam, to wobec tego powstanie coś takiego. Tak? Czy powstanie coś takiego? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zgadza się. Powstanie taki czy taki? O, czy następuje ten atak elektrofila w położenie 2 czy w położenie 3? I oczywiście muszę się teraz zastanowić. 2 czy 3, tak? Oczywiście tu musi być plus i tu musi być plus. I wobec tego ja się pytam, jeżeli to jest plus, to też są jakieś stany tutaj przejściowe, prawda? To są jakieś stany przejściowe. I wobec tego pytam się, czy my być może już teraz jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie z naszą wiedzą w
którą stronę reakcja pójdzie. Powinniśmy odpowiedzieć bez żadnych problemów w tej chwili. Mianowicie co? Jeżeli to na tej górce znajduje się ten trudno osiągalny stan karbokationu, to w którą stronę reakcja pójdzie? Słucham? Tam, gdzie jest wyżej rzędowy karbokation, prawda? Pójdzie w tą stronę, gdzie jest wyżej rzędowy karbokation. To jest raz, dwa, trzy, a tutaj jest drugorzędowy. Tak, jeżeli tam są CH3, to oczywiście. Czyli pójdzie w tą stronę, tak aby powstał wyżej rzędowy. Czyli tam jest trzeciorzędowy na górze, na dole drugorzędowy, pójdzie do trzeciorzędowego. Na tym właśnie polega chemia organiczna. Spekulujemy. I to się nazywa regułą markownikową. A jakże ten markownikow to sformułował? On mianowicie to sformułował w ten sposób, że jeżeli uzupełnimy tutaj, bo tu jest jeszcze nieuzupełnione to wszystko, czyli tu oczywiście będzie wodór, tak? A tutaj będzie tylko jeden wodór, o! Tak, wodór, dwa, jeden jakiś nam spod spodu wychyla się niepotrzebnie, to jest jakiś poprzednik, tak? Dwa są tu tylko. To on powiedział, że w addycji takiego czynnika niesymetrycznego, na przykład XY czy HBR, to reakcja przebiega w ten sposób, że ten, co ma więcej wodorów, dostanie wodór. Jeszcze jeden. Czyli to jest taka reguła, masz dużo, mieć będziesz jeszcze więcej. Tak jak w Biblii powiedzieli. Masz dużo, będziesz mieć jeszcze więcej. Masz mało, nie będziesz mieć nic. To jest ogólna reguła, sformułowana jeszcze w Biblii, która dotyczy ekonomii, wszystkich efektów i tak dalej. Kto jest bogaty, jest coraz bogatszy. Kto jest biedniejszy, jest coraz biedny. A dotyczy nawet chemii. Masz mało wodoru, będziesz miał mało. Masz dużo, dostaniesz jeszcze więcej, prawda? Tak to sformułował markownikow. Znowu, czemu on to tak sformułował? Ano, on to tak sformułował, bo badał, brał takie różne reakcje, badał i patrzył, gdzie to faktycznie jak reakcja przebiega. Badał produkty. My dzisiaj wiemy, że reakcja po prostu, reguła markownikowa nie mówi nic innego jak to, że co? Że po prostu powstaje trwalszy karbokation. Z dwóch możliwych powstaje zawsze trwalszy. I kierunek reakcji jest wyznaczony trwałością powstającego karbokationu. Dalej, proszę Państwa, czy będzie dla nas zaskoczeniem, że w niektórych reakcjach może następować przegrupowanie karbokationu? No nie, bo już poprzednio o tym mówiliśmy. Jeżeli powstaje tu karbokation, to co? To ten karbokation może ulegać przegrupowaniu zawsze do trwalszego, jeżeli jest taka możliwość, prawda? Jeżeli jest możliwość, to ulegnie przegrupowaniu. Czyli stanem przejściowym w takich reakcjach jest karbokation. Pewien wyjątek od reguły markownikowa, czyli w addycji chlorowodoru, bromowodoru, jodowodoru bez obecności natlenków produkty tworzą się zgodnie z regułą markownikowa. Jeżeli obecne są natlenki, to wówczas w przypadku HBR-u, to dotyczy szczególnie HBR, jeżeli są obecne natlenki, czyli rodniki w układach rodnikowych, tworzy się produkt niezgodny z regułą markownikowa. O tym powiemy sobie na następnym wykładzie, bo już nie będzie tutaj tyle czasu. Bo już kończymy niedługo, prawda? Zegar nam nie działa. To był taki zegar, który był idealny, można by mówić i mówić, ale zostało nam jeszcze 5 minut. Czyli mechanizm tej reakcji z natlenkami omówimy później, a dzisiaj jeszcze powiemy sobie o reakcji addycji wody, czyli addycja wody. Jeszcze jeden tylko mechanizm i kończymy. 5 minut jeszcze nam zostało w sam raz, żeby to skończyć. Czyli addycja wody do podwójnego wiązania plus H2O, tak, w pełni w środowisku kwaśnym następuje przyłączenie wody, czyli co? Jak wygląda mechanizm takiej reakcji? Czyli zaczyna się od protonowania, czyli na przykład w środowisku kwasu siarkowego, czyli kwas siarkowy albo H3PO4, kwas azotowy, następuje protonowanie.
czyli następuje protonowanie wody, to sobie już napiszmy tutaj, plus H, tak, ze znakiem plusa. I teraz co? I teraz elektrofilowa addycja. Przypuśćmy, że ten mu zabierzemy, o, że ten proton zabierzemy. Reakcja jest odwracalna, ta pierwsza, czyli następuje OH, tak, plus, plus co? Plus H2O. Plus H2O. Znaki dobrze wstawiłem? Wszyscy sprawdzą, czy się nie pomyliłem? I w drugim etapie następuje co? Atak z kolei nukleofila, o właśnie tego, atak nukleofila na tą cząsteczkę, czyli mam, popatrzcie co tutaj mam, OH, wodór, tak, co mi jeszcze brakuje tutaj? No, gdzieś znaku plusa, gdzie ten plus jest? Oczywiście tutaj jest, musi być jeszcze jeden, bo tu była cała woda, OH2. Cała woda była, prawda, z tej cząsteczki H2O tutaj jest jako ten czynnik, jaki? Nukleofilowi. Wobec tego OH2 i znowu rysuję dalej, odwracalny mechanizm, znowu co? Teraz cząsteczka z kolei wody, czyli tutaj cząsteczka wody była czym? No, tutaj była cząsteczką, cząsteczkiem nukleofila, prawda? Czyli jak gdyby nukleofil to jest odpowiednik czego? Zasady, prawda? A tutaj będzie z kolei następna, co? Taka, o, tego typu reakcja, kiedy woda reaguje jako co? Co tu woda pełni, jaką rolę? Tu pełni rolę czego? Zasady. Odkwasza ten produkt, zabiera mu proton. Otrzymujemy produkt addycji, czyli co? Alkohol, czyli produktem addycji wody do wiązania podwójnego jest alkohol. I regeneruje się H3O+, czyli cząsteczka znowu H3O+, będzie czym? Kwasem sprzężonym z H2O. Znowu to może występować, protonować kolejne podwójne wiązanie alken. Reakcja jest w całości odwracalna. I na tym kończymy. Czyli można by w drugą stronę poprowadzić, jeżeli zmienilibyśmy układ i kwasy i tak dalej. Dziękuję bardzo wobec tego na dzisiaj.